Ekscelencjo, drogi księży biskupie Edwardzie, przygodny księże proboszczu, drodzy bracia kapłańskie, drodzy żołnierze, drodzy rodacy i umiłowani bracia i siostry. Wszyscy dobrze pamiętamy scenę z Wadowic, kiedy to po raz pierwszy ojciec święty Jan Paweł II przybył do swojej rodzinnej parafii. Jak podszedł do chrzcielnicy, ucałował ją, uklękł i długo się modlił. Bo jak mawiał później, tam zaczęło się wszystko. Przed tą chrzcielnicą pragnął podziękować Panu Bogu za to, że stał się dzieckiem Bożym. Za to, że później rodzice tę wiarę w nim rozwijali. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi, że kilka tygodni temu zatwierdził heroiczność jego cnót. Czym ona się przejawiała? Czym tkwi świętość tego wielkiego naszego rodaka? Ojciec Święty często wspominał swoich rodziców. Wiele im zawdzięcza. To, że prowadzili go do kościoła, to, że pozwolili mu być ministrantem, to, że zabierali go na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, to, że często widział swego ojca modlącego się i klęczącego przed świętym obrazem. To wszystko umocniło jego więź z Chrystusem. Umocniło jego więź z Kościołem. Stąd potem wybór życia kapłańskiego. Do wszystkiego podchodził z wielką odpowiedzialnością. Był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. Już w latach dziecięcych, kiedy grywał w piłkę, kolega Kruger zawsze mówi, że po pewnym czasie zostawiał boisko i wracał do domu, aby odrabiać lekcje. Poprzez swoje studia, poprzez naukę w liceum, dobrze przygotował się, by potem podjąć to wielkie wezwanie i kierowanie najpierw kościołem lokalnym w Krakowie, a potem łodzią świętego Piotra. To wszystko Ojcu Świętemu pomogło, aby być tak wielkim papieżem naszych czasów. Świętość w jego życiu jest rzeczą naturalną, jest rzeczą ludzką, taką, jaką każdy z nas może w sobie wypracowywać. Każdy dzień rozpoczynam od modlitwy. Tej modlitwy prostej wydawać się by mogło. Zanim udał się jeszcze do kaplicy na rozmyślanie, kładł się krzyżem i odmawiał cały różaniec w swojej sypialni. Potem przygotowaniem do mszy świętej była medytacja, było rozmyślanie. Dlatego każdą mszę świętą przeżywał w sposób bardzo głęboki, wyjątkowy. Mogli to zauważyć wierni, którzy byli zapraszani prawie każdego dnia na mszę świętą, którą mogli z nim wspólnie przejść. Było to jakieś szczególne, wyjątkowe wyłączenie się. Papież stawał się kimś innym, bo zdawał sobie sprawę z tego, co czyni, że składa ofiarę Boga za zbawienie całego świata. Tę świętość wypracowywał sobie poprzez codzienne długie modlitwy. Były to modlitwy także i proste. W jego życiu w ciągu dnia było odmówione kilka różańcy świętych. Były śpiewane godzinki. W okresie Wielkiego Postu śpiewał razem z nami także w swojej kaplicy prywatnej gorzkie żale. W okresie kolędowym każdego wieczoru do 6 stycznia przez godzinę wieczorem po kolacji był wieczór kolęd. Zachęcał wszystkich przy różnych spotkaniach do
do tej pięknej tradycji, by spotykać się w rodzinach i kolędować razem. Bo w naszych polskich kolędach jest głęboka treść teologiczna. Kolędy jednoczą rodzinę, pomagają nam wspólnie przeżyć tą wielką tajemnicę miłości Boga do człowieka. Droga krzyżowa w jego życiu nie była tylko w okresie Wielkiego Postu. Przez cały rok, każdego piątku odprawiał drogę krzyżową. Przez cały rok i każdy czwartek odprawiał także godzinę świętą. Przed Najświętszym Sakramentem modlił się, dziękował i przepraszał Pana Boga. Te modlitwy były przeplatane prostymi, pięknymi naszymi pieśniami eucharystycznymi, które sam sobie śpiewał. Nigdy nie trwożył się. Zawsze był człowiekiem pełnej wiary, zaufania i zawierzenia Panu Bogu. W chwilach niepowodzeń czy jakichś nieszczęśliwych wypadków szedł do kaplicy i powierzał tę sprawę Panu Bogu. Oczywiście rozmawiał także z najbliższymi pracownikami, w jaki sposób zapobiec przyszłym wypadkom, w jaki sposób przyjść w konkretnej sytuacji z pomocą, ale w sposób szczególny powierzał tę sprawę Panu Bogu. Więc naszą świętość, dążenie do świętości możemy realizować w naszym codziennym życiu poprzez wierne wypełnianie przykazań kościelnych, przykazań Bożych, poprzez ofiarowanie Panu Bogu chwilę czasu w ciągu dnia na modlitwę. Dzięki temu wielkiemu człowiekowi, naszemu rodakowi, dziś na Ukrainie także mamy struktury Kościoła łacińskiego. Jeden z hierarchów obrządku grekokatolickiego, kiedy przybył do Watykanu, powiedział Ojcu Świętemu, że nie potrzeba wskrzeszać tam struktur Kościoła łacińskiego, bo tam już nie ma więcej Polaków. Ojciec Święty znał dobrze historię, znał dobrze sytuację. To dzięki niemu dziś na Ukrainie mamy 7 diecezji, 12 biskupów, 3 seminaria duchowne. Jesteśmy obecni na całej Ukrainie. Nasz Kościół jest młody, ale ciągle rozwijający się. Do Kościoła przystępują ludzie, którzy poszukują Pana Boga. Staramy się, aby Królestwo Boże było budowane także na tych ziemiach wschodnich, przez tyle lat bardzo mocno doświadczone. Archidiecezja lwowska obejmuje troską 305 kościołów. Mamy 130 parafii, na których pracuje 174 kapłanów. 80 jest kapłanów miejscowych, 80 jeszcze z Polski. Nasze wspólnoty parafialne są małe, nieraz 30, 50, 70 osób. Ale staramy się dotrzeć do wszystkich kościołów, i tych filialnych, małych, które zostały odbudowane, odrestaurowane dzięki ofiarności tych ludzi miejscowych, a także dzięki ofiarności kresowiaków, którzy przybyli na ziemię odzyskane. Dlatego wiem, że w tym jest także Wasz udział. Była to pomoc bardzo potrzebna. Ci ludzie czuli się zauważeni. Wlewaliście im jakąś nadzieją, duchem, że nie są pozostawieni sobie, że ktoś o nich pamięta i myśli. Dlatego każdy gest Waszej życzliwości i pamięci miał wielką wagę. I za to pragnę Wam serdecznie dziś podziękować. Chrzest Święty umacnia naszą miłość i więź z Chrystusem. I ta więź pozostawia niezatarte znamie w sercu i duszy każdego człowieka. Oni tę wiarę, mimo tylu lat, że Kościół był zamknięty, zachowali w swoich sercach, przekazywali je swoim dzieciom i swoim wnukom. I dlatego dziś
ten Kościół może się ponownie rozwijać i głosić tę dobrą nowinę. Dlatego prośmy Chrystusa dzisiaj, abyśmy byli także wierni przyrzeczeniom Chrztu Świętego. Byśmy tę wiarę w sobie rozwijali, by to życie chrześcijańskie w nas stawało się coraz głębsze, doskonalsze, abyśmy byli dla innych światłem świata. Amen. W Niedzielę Chrztu Pańskiego gościmy księdza arcybiskupa metropolity Lwowa na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Leśnicy. Myślami także idziemy do naszych miejsc rodzinnych, a więc do domu, gdzieśmy się urodzili, wyszli nasi rodzice w większości. Tu na Śląsku pochodzą z Lwowa. Dlatego prosimy księdza arcybiskupa o parę pięknych słów o tym mieście, które wszyscy kochamy. Dziękuję bardzo księdzu proboszowi za zaproszenie mnie do swojej wspólnoty parafialnej, w której większości są właśnie krynasowiacy. Cieszę się, że mogłem z nimi razem modlić się i nawiązać do tych pięknych tradycji, do tego pięknego kościoła, którego oni tą cząstkę stanowią, o której tej cząstce, która tam pozostała, nie zapomnieli, że przychodzą ciągle nam z pomocą, pomagają odrestaurowywać świątynie, cmentarze. Dzięki właśnie życzliwości księdza proboszcza i tych wiernych, nasi wierni jakoś czują się pewniej, czują się radośniejsi, pogodniejsi, że są ludzie, którzy o nich pamiętają, pozwalają im właśnie poprzez ten dar serca przetrwać te trudne czasy. Jest to Kościół ciągle młody, ciągle odnawiający się, odradzający się i ufam, że dzięki właśnie łasce Bożej ta mała owczarnia, grupka będzie właśnie wzrastała i ten Kościół, tak jak za dawnych czasów, będzie wzrastał i powróci do pierwotnej świetności. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi za dziś i pięknie zapraszamy na kolejną piękną wizytę na Dolnym Śląsku. Szczęść Boże. Jeszcze jedno pytanie, księdzu arcybiskupie, bo ksiądz arcybiskup nożywa relikwia jest też spotkaniem z Ojcem Świętym. Jakieś chociażby dwa, trzy zdania takiego bardzo bliskiego kontaktu, tak ładnie było w kazaniu powiedziane. Chcielibyśmy usłyszeć z autentycznych to zetknięcie. Chociażby taki jeden bardzo humorystyczna chwila była pokazana, jak kiedyś Ojciec Święty jadł rybę i ksiądz arcybiskup, wtedy jeszcze sekretarz, tak pięknie rozwiązał problem. To były takie bardzo miłe momenty. Czyli chociażby dwa zdania na temat osobistego kontaktu z wielkim papieżem moglibyśmy uzyskać dla naszej audycji w kręgu wiary. Ojciec Święty uczył nas wielkiej miłości do Kościoła poprzez głębokie zawierzenie Panu Bogu. Uczył nas głębokiej modlitwy, przede wszystkim uczył nas człowieczeństwa, zauważenia każdego człowieka. Uczył nas, jak właśnie zachować wiarę naszych przodków, wiarę naszych ojców. Uczył nas też wielkiej miłości do ojczyzny i tradycji. To pokazywał przy wszelkich spotkaniach, przy wszelkich odwiedzinach różnych parafii, czy diecezji, czy narodów. I to wielkie dziedzictwo, które właśnie nam przekazał, powinniśmy w swoim sercu i w swoim życiu zachowywać. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie, szczęść Boże. To się już tam troszeczkę.